Prezydencki minister Wojciech Kolarski ujawnił, że prezydent Polski Andrzej Duda planuje spotkanie z Donaldem Trumpem, który został wybrany na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Spotkanie to ma nastąpić jeszcze w bieżącym roku, przed styczniowym zaprzysiężeniem Trumpa na urząd. W rozmowie dla RMF FM Kolarski zaznaczył, że Duda i Trump ustalili termin spotkania, które może mieć miejsce pod koniec listopada lub w grudniu. Donald Trump jest zainteresowany wizytą w Polsce, podkreślił Kolarski, wskazując na możliwość spotkania w kontekście zbliżającej się polskiej prezydencji w Radzie UE, gdzie jednym z priorytetów jest zacieśnianie relacji transatlantyckich. Organizacją spotkania zajmą się Susie Wiles, która zostanie szefową personelu Białego Domu w nowej administracji Trumpa, oraz Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Dudy. Kolarski dodał, że Trump otrzyma zaproszenie do Polski, co ma związek z planowanym szczytem UE-USA. Przypomniał też o wcześniejszej wizycie Trumpa w Polsce w roku 2017 na zaproszenie Dudy podczas szczytu Trójmorza. To może być dobra okazja do kolejnej wizyty Trumpa, stwierdził Kolarski, mając na myśli przyszłoroczny szczyt. Amerykańskie wybory z 5 listopada przyniosły zwycięstwo Donaldowi Trumpowi, który zdobył 312 głosów elektorskich, co pozwoliło mu pokonać kandydatkę Partii Demokratycznej Kamale Harris, która uzyskała 226 głosów. Trump nie tylko wygrał w Stanach, gdzie sondaże dawały mu pewną przewagę, ale także w kluczowych stanach wahających się, z wyjątkiem Arizony. Otrzymał także więcej głosów powszechnych niż Harris, 74 miliony 600 tysięcy versus 70 milionów 900 tysięcy. Po ogłoszeniu wyników wyborów Andrzej Duda szybko złożył gratulacje Trumpowi na platformie X, napisawszy: Gratulacje, panie prezydencie Donaldzie Trumpie, dokonałeś tego.